Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i to jest już czwarty odcinek z Gothica 2 The Returning. I znowu coś zrobiłem sobie w opcjach, tam w notatniku Gothigini. I teraz cudem jest takie coś, że mogę pod F5 zapisać. Zobaczycie zaraz. O, voilà. I teraz pod F5 mogę normalnie zapisywać. Tylko czy to mi zapisało w ogóle? No to jest autosave. Ło! I takie jeszcze cudo. Z 8 kolumn zrobiłem na 24, więc teraz całą tabelę mam wypakowaną rzędami 24-liczbowymi. Jak na jeden rząd oczywiście, więc jest teraz wybornie, dla mnie przynajmniej. Ale coś mi się wydaje, że wolę standardowy zapis. Te autosave'y coś mi tu nie będą pasowały za bardzo. Ale walić to. Jeszcze miałem stoper włączyć, widzicie. Znowu zapominam. Wiecznie zapominam. Jeżeli dobrze pójdzie, to postaram się znowu nagrać 50-minutowy odcinek. Sorki za laga. Co słoneczko świeci, już nie ma tak. Zbijamy teraz do Corinis. Zrobiliśmy już zadanie związane z Kawalornem. Odfochaliśmy go. Czary niepamięć teraz działa tak, że po prostu nie musimy się z nikim bić, tylko po prostu trzeba do tej osoby podejść i rzucić na niej ten czar, który po prostu powoduje zaćmienie pamięci. Jak dla mnie na pozytywnie to jest zrobione. Tam mamy te krwiopijce, ja je nie ubiję i tak. No i teraz co mogę patrzeć się, gdzie co i mam, no i to jest git, no to najważniejsze. Dobra, mamy trochę ziółek, winka mamy. Co tu jeszcze mamy, tak nie wiem, mamy z 50 strzałów. Więc jest sporo, ale z krwiobijcami jakoś za bardzo nie będziemy się użerać, bo to jest dla nas niekomfortowe. Nie mamy dobrego wyposażenia, na tyle dobrego, żeby na przykład pokonać takie trzy krwiopijce. Godzinę, którą mamy. O, podemką można biegać. Zarąbiste! No, nieźle. Tylko teraz muszę takie coś zrobić. Właśnie, teraz muszę to zjadać. Ale to jest dobre, trzeba przyznać, więc teraz już mamy nawet ucieczkę pod M-ką. Pod H mamy mikstury, oczywiście lecznicze. I pod P mamy mikstury many. Więc naprawdę dużo tych jest dodatków i co upraszcza granie. Tam mamy teraz te polne bestie, ale nie sądzę, żebym je jakoś ubił. Nie, to niemożliwe. Wątpię w to w ogóle, żeby coś takiego w ogóle mogło nastąpić. Dobrze, wbijamy do Corinis, bo ja myślę, że tutaj nic już nie będzie ciekawego. Tam już farmę zwiedziłem, zrobiłem to, co zrobiłem po swojemu. Myślę, że to starczy, chociaż mamy tu zadania, które jeszcze no trzeba by było wykonać, ale to mamy jeszcze czasu, a czasu moglibyśmy tej Hildzie zanieść nieco. Stać! Dzień dobry. A dlaczego nie? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze! Dlaczego? Dlaczego nie? Już po twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne co ze sobą przynosisz, to Trzy kłopoty. kilo ziemniaków W mieście przyniosłem. mamy już dostatecznie dużo kłopotów. Nie ma tu miejsca dla ludzi bez pieniędzy. Tobie jeszcze nie pasuje. Oj, nieładnie, nieładnie, nieładnie. Dobra, mamy te ziółka dla Mam Konstantina. tu zioła dla alchemika Yo, Konstantina. motherfucker. Ach, tak. Tak, W tak, takim razie pokaż mi, co przynosisz. Tak. Wygląda w porządku. Dobra, wchodź.
Tylko żadnych burt. Rozumiemy się? Dobra, bo jeszcze ci napluję na twarz. Spokojnie. Dobra, i teraz możemy normalnie porozmawiać z tym Lotarem. Chociaż, jeżeli jest o czym w ogóle. Mieszkańcy miasta tak po prostu znikają. Tak. Z dnia na dzień jest coraz więcej złości. Zapałem się i resztę. Strasznie zdołała rozwiązać zagadki tych dziwnych zdarzeń. Nic więc dziwnego, że ludność miasta zachowuje się nieufnie w stosunku do obcych. Będąc w mieście, staraj się nie zwracać na siebie uwagi. Dobra, staruchu. Coś się zmieniło. No dobrze. Opowiedz mi o przepisach panujących w mieście. Po pierwsze, dostojny paladyn Lord Hagen rezyduje w górnym mieście wraz ze swoimi wojskami. Dlatego jedynie poważani obywatele mogą tam wchodzić. Po drugie, ratusz w górnym mieście został przejęty przez paladynów, którzy założyli tam swoją główną siedzibę. Tylko paladyni i członkowie straży mogą wchodzić do środka. Po trzecie, ktokolwiek zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa, musi się oczyścić z zarzutów przed dowódcą straży. Jakieś pytania? Ja mam jedno pytanie. Nie wiadomo już, a właściwie. Możemy jedynie przeczekać. W sumie ja nie mam żadnych pytań, bo to wszystko to jest w ogóle jakieś do kitu. Muszę iść. Dopóki przebywasz w. Dobra, dobra. W porządku, strzegom woźne i menele. Okej. Okay. Tam mamy tego strażnika, ja bym z chęcią wziął te skrzyneczki. Tu są drzwi, ale musimy mieć klucze do tych wież. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobrze mówisz, panie Bezio. Wskoczę sobie na tą lampkę. Ja wskoczę sobie. Ale parkour. Ty, mamy drabinę. Wejdziemy po niej? Te, działa. No proszę. No i to jest właśnie... Dlaczego czegoś takiego właśnie nie wbudowali w zwykłym gotiku? No proszę, i tak to teraz można normalnie. O, jakiś mieczyk tu znaleźliśmy. Proszę, proszę. Tylko zobaczymy, ile on wymaga siły. O, co to za lag? Niemożne. Dobra, nie masz moszna. Niemożne. Na to też nie masz moszna. No to na co masz? Niemożne. O ja pieprz. Nie. O, można naostrzyć tą broń. Dwuręczną. Sieczna, kująca. Nie no, i to jest dokładnie wszystko opisane, jaka to jest broń i jaki typ. No, no i trzeba przyznać, że to jest kolejny. Kolejna zaleta pozytywna. O. Tym razem nie trzeba trzymać kontrola, gdzie to było w zwykłych gotikach, gdzie po opuszczeniu kontrola spadałeś z tej drabiny. Po prostu raz klikasz i nie ma problemu. To rzeczywiście prawda. Okej, tu mamy tego całego strażnika. Mam pomysła. Znacie tego buga. Ole! No, mam cię w dupie. O-o. Alarm! Shit. Alarm! Fuck this shit. Ty patrz, usprawnili tego strażnika. Te no, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Alarm! Dorwę cię! Te, wszyscy się na mnie wzięli. Ale za co? No nie, już coś narobiłem. Alarm! Zamknij pysk! Nie, 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 ja się o to nie prosiłem. No patrz, strażnik i tak wraca. Cholera jasna. Zareaguje na mnie? Alarm! Ten, o co ja zrobiłem? Alarm! No patrz, jaki gnój. O-o. Alarm! To już jest źle. Alarm! Spudłował ten debil. Kurde! Jeszcze cię dorwę! Aż tak źle wygląda w tej kieczce! No bez jaj! No biegnij! Najszybciej jak potrafisz! Bez jaj! Ten, o kurde, sobie chyba naprawdę żartujecie.
Przecież jestem niewinny, nic nie zrobiłem. Też powiesz alarm? Zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Mhm. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. Mylisz się. Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Jak uważasz, nieznajomy? Jeśli jednak portret przedstawia twoją gębę, a ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej problemów. Mam prawo tu być. Nie potrzebujemy tu żadnych zabijaków. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Ja zabijaka? No to jeszcze zobaczymy, kolego. Okej. Może byśmy porobili teraz coś konkretnego. Tak tego nie. Nie wiem, na co to odpaliłem w ogóle. W ogóle to był mój błąd. Widzicie? No, ale to nieważne. I tak mamy sporo roślin. No zjedz to, spokojnie, masz czas. W ogóle zrobię save'a. Bo żeśmy już troszeczkę przeszli, drogi. Jestem już, znowu grę mi wywaliło. Kurczę, nie wiem, co z tą grą się dzieje i to mnie zaczyna lekko irytować. Ale jakoś to jeszcze przebolejemy. Gorzej, jeżeli właśnie tak będzie się często działo, to po prostu mamy przewalone, mówiąc wprost. A ja nie chcę mieć, kurczę, ciągle takich restartów, które będą mi komplikować nagrywanie. No ja się tam dostanę, no. Niech no ja tylko, kurde, jakoś skoczę tak. No, no i patrzcie, no i nie da rady, nie. Choćbym miał nawet próbować, to i tak nie da rady. Ale jakbyśmy się tam dostali przy odrobinie szczęścia, no to nie było da fuck. Dobra, ten Bezio to ma naprawdę takie... Nie no, pozdro. Tak byś mógł latać w nieskończoność. Ale no patrz, kurde. W zwykłym gotiku dało się jakoś. O! Da radę, no pewnie. Chwileczkę, odpalę. No, widzicie? Woda sprawia, że mogę dostać epilepsji. Muszę uważać. I teraz... Alarm! What the fuck? Ty. Alarm! Zaalarmował koleś. Oh fuck. Wow. Rozerwę cię na strzępy. Rozerwałeś mnie i to bardzo. Ty idioto, no ja chciałem tylko wziąć ze skrzynki jakieś itemy, a ty tak brutalnie wbijasz mi kieł w brzuszek. Przecież ja, kurde, jestem nastolatkiem, no mam prawo do błędów. No to co? Noż, kurde, zamorduję tego strażnika. Ja się namęczyłem, żeby tam w ogóle wskoczyć. A on po prostu tak sobie mnie naraz sieknął i jeb. No i po prostu zginąłem. No super. Super, oby tak dalej. No, jeszcze niech coś takiego wali. Bezio, wskocz tam. Ja tylko cię proszę o tyle, żebyś tam wskoczył. Czy to jest zbyt wiele dla ciebie? Nie, on jest nieogarnięty jeszcze. Nie, to co on robi, to jest w ogóle... To przewyższa w ogóle moje możliwości takich zdolności. No nie, teraz nie wskoczę. Teraz będzie na tyle podła ta gra, że mi nie pozwoli. Chyba, że zrobimy to tak. No patrz,
Nie, no nie chcę wskoczyć. Kurde, coś mi się nie udaje. No i tak będziemy się męczyć, nie? Tak, myślałem, że się tam wywali w tą skrzynię. I teraz... A mogłem jeszcze tego save'a zrobić wtedy, patrzcie. No i znowu nie wykorzystałem tego. Nie wiem, jakby się troszeczkę tak cofnąć. Nie, to nic nie daje. No to mamy lipę troszeczkę. Troszeczkę aż za bardzo. Przecież wiem, że się tam da dostać na górę. Ja to wiem. Tylko kurde, ten strażnik nie chce mi pozwolić po prostu. W sumie dobra, dajmy sobie spokój. Znajdziemy na niego inny sposób, lepszy, na uszkodliwienie tego strażnika. Może byśmy coś porobili w Korinis. Wejdziemy sobie akurat tutaj. Dzień dobry, dzień dobry, nie przeszkadzam, nie jest źle. Witaj w moim sklepie. Nie. Siema. Jestem Boster. Aha. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis? A co mnie sprowadza? Pohandlujmy najpierw. Pokaż mi swoje towary. A co mnie jakieś łuki interesują? Ale strzałów ma sporo. Pierścień wspaniałości. Jakiś masz tu pas, który ci miga. Ten pas też ma epilepsję. Naprawdę fajnie. 3 kafle za trofea myśliwskie. Porąbało. No nie wiem, co by tu sprzedać w pierwszej kolejności. Na pewno to sprzedamy. No to w ogóle jest słabe. Sprzedajemy takie najgorsze śmieci. Ale coś zostawić na pewno by było można. O, mamy pałasz bandyty. I to zostawiamy, bo to się może przydać jako dowód do odkrycia handlarza bronią. I to się przyda. Patrzę, co by tu było sprzedać, a co zostawić. Można naostrzyć jeszcze. I to jest właśnie ten bonus. Tylko co sprzedać? Siecz na zasięg działania. Właśnie, bo to jeszcze ma zasięg. A im lepszy zasięg, to tym bardziej można sięgnąć ciosem do wroga. To jest też plus. Co można by było tu takiego naostrzyć? No ten mieczek niby można tak ulepszyć. Co tu jeszcze by sprzedać takiego mało użytecznego? Patelnię zostawiamy. Listy gończe. To zostawiamy również. No, za bardzo nie ma co tu sprzedać, bo wszystko jest nam tu potrzebne. Tylko chciałbym tyle wiedzieć, jak się robi antidotum, to bym się nauczył tego, bo to jest niezbędna mikstura, która pomaga nam właśnie z tej trucizny się wyrwać. O, tu jeszcze mamy łuki do sprzedania. Nie zauważyłem. Kilofa zostawiamy, bo przyda się do wykopywania samorodków złota, tudzież rudy. Zaraz sprawdzę, co tu można by było sprzedać. No myślę, że to, bo to jest w ogóle zardzewiałe gówno. Chociaż może by było je naostrzyć. W sumie mogę zostawić. Kiepski toporek. Toporek można sprzedać. Mieczyk. Tu by było można go naostrzyć. I to w sumie też zostawię. No dobra, myślę, że tutaj mamy już w sumie wszystko, co mogliśmy sprzedać. Mamy tu bełty do kuszy, ale bardziej by nam się przydały strzały. Chociaż teraz jedna strzała kosztuje 2 sztuki złota, to troszeczkę drożej, ale to nie jest nic w sumie. Wychodzimy. Właśnie. Chcę się dostać Muszę do się tego dostać miasta. Do górnego miasta. Górnego. Tam, gdzie są paladyni, zapomnij o tym.
musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo przynajmniej mieć porządną pracę. Obcy nie ma szans się tam dostać. Skąd ty wiesz? Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Coś tam wiem. Cóż, mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Fajnie. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Co, zobaczył Slendera i spieprzył? Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło oberży Koragona. Super. Przejdź koło kuźni, a dalej prosto. Jej, ale się cieszę. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Super. Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę, a ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, 50 wilczych futer. Wtedy fajnie, będę fajnie wiedział, że opanowałeś swój fach. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Cieszę się. To możesz mi nauczyć. 5 LP, aha, to kosztuje. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Nie masz złota? Kurde, no. Tyle mi każesz płacić za takie usługi? Oj, masz te wymagania. Pokaż mi swoje towa. Nowy. To coś ty powiedział? To. Też umiesz ruski? Ty gnoju. Czekaj, no. Nic nie sprzedam. Lipa będzie. A roślinek nie sprzedaję, bo to są niezbędne rzeczy. Dobra. To się kiedy indziej nauczymy, ale chociaż mamy jakieś misje. Nie wiem, jeszcze możemy tutaj podejść. Oczywiście. O ile nikt nie śpi. Nie. Czego u diabła chcę? Co mogę dla ciebie zrobić? Myślałem, że mnie zaatakujesz. No dobra, mam szczęście najwyraźniej. Co wiesz o paladynach? Od czasu, jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali, po co tam idę. I? Oczywiście, że mnie wpuścili. Ty. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. To szkoda. Właśnie, dlaczego ci zabrali? Paladyni zabrali twoje towary? Wszystko, co miałem na podwórku. Postawili strażnika przy wejściu na podwórku. A, tego, co mnie dzisiaj gonił. Jeśli mi się poszczęści, nie zabiorą mi wszystkiego. Może chociaż zostawią te zbroje. Dobra, nie majacz. Właśnie, masz coś na sprzedaż? Co sprzedajesz? Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Mam na stanie coś specjalnego. Już mnie zainteresowałeś. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? A ile kosztuje 250, a handel? Pokaż mi swoje towary. Co tu masz? Winogrona. Myrtański tekst. Nie wiem, na co mi to. Nieważne. Piwo. Eliksir wytrzymałości. Ty! To by się przydało. No kurde, znowu ten sam? Zazdrosny o to, że nagrywam Gothica, a ty nie? To już przestań mi tu hałasować. Bardziej taki prowiant masz. Nic tu takiego mocnego nie masz. Poza tymi broniami oczywiście. No cóż, to wychodzimy. Właśnie. Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No. Próbowałeś przemknąć się koło strażników? Nie rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle próbować. Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to.
Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali. Bo mają swoje rozkazy. Da, jasne. Zobaczymy. No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla ciebie ważne. Pytanie tylko, jak ważne? Do czego zmierzasz? Mogę ci pomóc. Było nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Ale to cię będzie kosztować. Ile? Co chcesz w zamian za pomoc? 100 sztuk złota. Aha. To cholernie dużo. Spokojnie. Nie twoje złoto miałem na myśli. Ale... Właściwie chodzi mi o moje złoto. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywlekłbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. No dobra. Okej, dobrze. Nie ma sprawy. Pójdziemy do niej. No to wiecie, zrobimy takie bachu-bachu, wywlekniemy te jej hajsy i już nie będzie taka dziana. Ty, coś tam leży? Mogę to wziąć? O kurde, ale to ciekawie wygląda. Nieważne. Dobra, mamy naszego Torbena. Chyba nie... Dobra, dzień dobry. Jeśli przyszedłeś na żebry, to muszę cię rozczarować. Głodny jestem. Jestem biedną wdową. Ty jesteś biedna. Jebać biedę. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Dobra, mnie to nie interesuje. Hajsy proszę, już. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Chcę dostać pieniądze. Tak. Niby za co? Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie... Tak... Dobra, zamknij pysk. Chcę już hajsy. Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Że ty kłamiesz. Jestem tylko biedna. A mam ci tam pogrzebać gdzieś na dole? A tego byś nie chciała. Dawaj hajs, albo będzie źle. Sprzedamy po prostu kilka twoich ubrań. Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, troglodyto! Dobrze, weź to złoto. No. Widzisz, to nie było takie trudne. Te co lagujesz? A teraz wynoś się z mojego domu. Te co za lagi? Jakie spadki FPS-ów, co się dzieje? Te już miałem taką sytuację. O, ty. Ty, co się dzieje już? Ja pamiętam ten dzień, w którym miałem spadki FPS-ów do 5. Pamiętam to. Miałem taką sytuację. I bodajże to było wtedy, kiedy nagrywałem ostatni odcinek z Gothica 2 Noc Kruka, kiedy się okazało, że gra została usunięta. To właśnie miałem tą sytuację. Lol. Dobra, zapiszemy sobie. Nadpiszemy sobie to, żebym miał jakieś zapasówki. Dobra, idziemy do Mateo. Wycisnęliśmy... Nie, czego di... Te. Kurde, kupiłbym ten pancerz. No naprawdę, no... Ej, co to za lagi? Już, ogar mi to. Dobra, masz tu te 100 sztuk złota. Oto twoje 100 sztuk złota. I co? Robiła jakieś problemy? Nie. Nic, o czym warto wspominać. Świetnie! Dotrzymałeś swojej części umowy. Co teraz? Na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden z mistrzów przyjął cię na czeladnika. Dobrze. A wtedy, praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem miasta. I górna jego część stanie przed tobą otworem. Poza tym będziesz mógł coś zarobić. No mam nadzieję, bo wiesz, jebać biedę, hajsy muszą się zgadzać i ma być na bogato. Właśnie. Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Nie martw się, dotrzymam umowy. Inni mistrzowie usłyszą o tobie same dobre rzeczy. No ja mam nadzieję.
Czy jest jakiś inny sposób, żeby dostać się do górnego miasta? Może. Dam ci znać, jak coś wymyślę. To myśl szybciej. Pokaż mi swój. No i patrzcie, no i mogłem jednak kupić ten pancerz, ale wiecie, bardziej jakoś się skusiłem na to, żeby jednak oddać te 100 sztuk złota, żeby nie było potem tych problemów. A wiecie, problemy się zawsze będą nawarstwiać. Jakaś wiadomość, takie pierdoły to są tak naprawdę. No nic, no nic, nie opłaca mi się czegoś takiego sprzedawać. Okej, okay, dobra, to my idziemy. Wykonaliśmy już trochę zadania. Mamy pół godziny materiału ponad. To może jeszcze byśmy gdzieś poszli. Tu mamy strażników. Poszlibyśmy się przespać, tylko gdzie? Do gospody oczywiście. A jakby inaczej? Możemy jedynie przeczekać. Yo. Yo wszystkim. Tu mamy tego Bartoka. Z tym teraz nie będę gadał. O, może do wróżbity pójdziemy. Dzień dobry, dzień dobry. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż, niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Super. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Dobrze, dobrze. Daj mi się zaciągnąć. Sztachnę się tak porządnie, że nie wstanę już. No kurde, co za daleko. No, już. Jaraj mi to. Oh yeah. Jeszcze raz. Oh yeah. Jeszcze raz. Oh, no dalej się czuję normalnie. No jeszcze z 5 razy. No dobra, dobra, dobra. Już jestem tak zaciągnięty. I coś to dało? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Teraz tu jest Harold. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa obywatele powinni unikać lasów. Dobra, i gadam z tobą. Dookoła miasta. Kim jesteś? Co więcej, nazywam zabrania się wszelkich kontaktów z zbudowanymi wieśniakami. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. O, jarasz. Super. Нечто странное происходит вокруг меня. Ага. Интересно. Ага. Может быть, твой дар предсказания. Но, однако, как ты сам... Заебище. Поведай мне, что... Хорошо. Ты готов? Так, готовы. What the fuck? Внимай мне, старайся скупить, услышь меня. Старайся скупить, услышь меня. Путь твой будет долгим, через висячий мост, мимо озера к дальней статуе Иноса. Только там знаешь, чего шукаешь? Ага. Больше пока ничего. Надеюсь, тебе этого хватит. Заебище. Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. To dawaj te hajsy. Ale pamiętaj, przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć wielotnie niektóre chwile. Super. Ciekawe. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? To naprawdę nie mówię. O, ile ekspa. Orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Mag, twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. Atak. Potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Cóż to? Miasto, ruiny, Kłachodron w Jarkendarze. On zwie się Kłachodron w Jarkendarze. Przykro mi. Wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej.
Super. Czy możesz przygotować dla mnie jeszcze jedną wróżbę? Och, synu tajemniczej przyszłości. Nie w mojej mocy jest uchylenie zasłony, która spowija tajemnicę czasu. Dopiero kiedy czas ześle mi kolejny omen, znów będę mógł spojrzeć w przyszłość dla ciebie. To znaczy kiedy? Kiedy przyszłość stanie się teraźniejszością i minie kolejny etap twojej wędrówki. Naprawdę sama widziałam. Dało mi to dużo. Jaki ty to nie proponujesz? Moje fajki nabite są ostrym, orzeźwiającym tytoniem jabłkowym. Tylko nie mów. Spróbuj czego tylko zapragniesz, synu przygody. Czy masz jeszcze jakiś inny tytoń? Używam tylko najlepszego tytoniu. Doprawdy? Ta mieszanka o aromacie jabłoni pochodzi z mojej ojczyzny, z Wysp Południowych. Ale oczywiście, zawsze chętnie spróbuję nowej mieszanki, jeśli komuś udałoby się przyrządzić naprawdę dobrą. On po prostu za dużo. Jak to się robi? Weź na przykład moje jabłkowe ziele, a potem spróbuj zmieszać je z innymi składnikami. Możesz to zrobić na stole alchemicznym, jeśli oczywiście znasz podstawy alchemii. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Gdzie mogę kupić tytoń jabłkowy? Nie, to i tak. Dam ci dwie porcje. Dzięki. Od twojej mądrości zależy, jak je wykorzystasz. Jeśli pragniesz więcej, udaj się do Zurisa, mistrza mikstur. On robi ten tytoń i go sprzedaje. Super. Czyli mi nic już nie powiesz? No. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Nie drwij się tam. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Może z nim pogadam. Od chwili obecnej, lord... Nie przeszkadzaj mi, jestem na służbie. Dobrze. Nie przeszkadzam. To był gdzieś jakiś koleś z sekty. Jakiś Maxi da fuck. Nie no. Na bogato. Ode mnie nikt się nie. Mogę z nim pogadać. Nie ma problemu. Hej. Yo. To, że z Rusek. Привет. Ej, to ciebie od mnie mówna. Nie. Tak nawet kiem ty mnie odwlekajesz? Nie widzisz? A czym ty za... Ja tu stoju i starajesz mnie pustić moment, kiedy komuś ty naczynajesz powasywać mnie po wszakuj jewomu... Ja cię rozpraszam. Ja niemnog nie płonię. No właśnie, na co to ja czekasz? Ja duch тогда одному из того гофта, пана, я готов взяться за их любую грязную работу. Ты разбираешься в торговле? Конечно. Я даже умею немного читать и писать. Ну, супер. Если по тебе этого никак не скажешь. Па, я уже работал на одного того гофта. Но, правда, он недавно подтвердил. Супер. On po prostu za dużo. Już myślałem, że laga dostałem i to ostrogo. Dobra, dobra. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Od chwili obecnej lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, niech wstępują w szeregi straży. To jeszcze jedną osobę widziałem, nową. Rangar. Abuin, aha, on sobie już idzie. Tu jakieś siedzą lachy. Super się to pozmieniało. Wcale nie dziwi. Doktor Pymont, tego jest więcej. Dafuk. Nie przystawaj ka mnie. Nic. Jeśli ci wiesz, to mi? Pogawari z Gillianem. Aha, Gilliando. Uuu, jaka dupa! Odstań. Odwal się! Odstań. Przecież wiadomo, nie można na tym polegać. Oj, trzeba cię zgłębić. To będzie jeszcze gorzej. Bo widać, że skaczesz. Zostaw mnie w pokoju. Trzymam się od tego z daleka. Widzę, że dość... Niczym negatywnie nastawieni. Tu jest Gillian.
Jeżeli on na rozkaz wielmożnego lorda Hagena. Kto wy? A co, razie nie widno? Nie doszło do mnie. Мы А как давно вы? Уже несколько месяцев. Обычно мы стараемся долго не задерживаться. В местный порт пока что до последнего времени не зашел ни один. Остаток паладинов? Если, конечно, не считать галеры Паладинов. Хотя мы, по большому счету, все равно где выступали. И как тебе такая? Да вроде, жаловаться не приходит. Нам много не надо. Пару золотых монет, чтобы... Ну так, ну чтобы жить с Хайзу. Города, похоже, нравится. Чи Myślisz, да, и еще кое-что. Та? Хочу попросить тебя, не приставай к остальным. Мы выступаем. Добра, добра. Естественно. Może jednak z nim pogadam. Tylko daj mi zrobić save'a. I wtedy możemy się brać do tej roboty. Hej! Odstań, nie mieszaj mnie oddychać. Jeśli tobie coś нужно, поговори z Gilem. Ale on nie chce ze mną gadać, a ty? Odstań. Kurde, no nie da się z nim pogadać. No lipa totalna. Ale dupa to by nie chciała ze mną się do łoża położyć, nie. Ona woli z miotłą, fuj. Pewnie sobie wsadzać tą miotłę, nie powiem gdzie. Masakra. Dobra, chciałem iść do gospody. Dzień dobry. Co mogę dla ciebie zrobić? A dużo byś mogła zrobić, wiesz? Bardzo dużo. Szukam pokoju. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Ile kosztuje nocleg? Absolutnie nic. Wow. Paladyni opłacają noclegi dla wszystkich przyjezdnych. A więc mogę tutaj nocować za darmo? Tak. Idź na górę. Wciąż jeszcze mamy tu kilka wolnych łóżek. Dobra, dzięki. Okej, to położymy się. Myślę, że skończymy odcinek. I w następnym odcinku powinniśmy się już nieco bardziej w tym mieście jakoś zacząć działać. Tu się położymy, tu się prześpimy. Jebut. Godzina która? Trzecia. To późno coś. Coś bardzo późno. Chciałem się... Aha, bo ustawiliśmy sobie do 9 godzin, ale dobra. Nieważne. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i myślę, że w następnych odcinkach już będziemy coś więcej robić niż tylko chodzić i z jednej lokacji na drugą. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Yo.